Jesteśmy tutaj na stażu, bo jest taki projekt, taka okazja z naszej szkoły, a my byłyśmy tutaj już na wolontariacie na festiwalu Opolskie Lamy, więc Meduzę trochę znamy. No i nadarzyła się taka okazja, więc bardzo chętnie przyszłyśmy tutaj na staż, na czas ferii i jest właśnie okazja, by oglądać wiele filmów, między innymi dla dzieci. Takie jak, są filmy takie jak Marona, Psia opowieść, Blanka i wiele innych. Są trzy części filmu Basia. Należy wejść na stronę Moje Ekino, tam w zakładkę filmy, zaznaczyć po prostu kategorię dla dzieci i tam wszystko jest pięknie opisane. Strona Moje Ekino oferuje filmy dla najmłodszych, ale także dla młodzieży oraz dorosłych, bo mamy wiele światowych pozycji, bardzo barwnych. I takich filmów jak Parasite, Niedosyt, Midsommar, Nadzieja. Wiele biografii bardzo ciekawych, na przykład Ikar, Legenda Mietka Kosza. Bardzo, bardzo ciekawy film. Bardzo rodzinnie można spędzić ferie, bądź samemu. Poza oglądaniem filmów możemy skorzystać z warsztatów, które udostępniło nam Kino Meduza. Wystarczy wejść na stronę Opolskie Lamy i tam w zakładce ferie są udostępnione linki do tutoriali na przykład tanecznych bądź bębnowych. Są krótkie, można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Myślę, że to też jest fajna opcja. Oprócz warsztatów tanecznych czy bębniarskich są również dostępne krótkie filmiki dotyczące tego, jak rozpocząć taką amatorską nawet przygodę z rysowaniem. Te warsztaty prowadzi pani Julia Orlik oraz jest również filmik dotyczący lepienia z plasteliny. Jest to fajny sposób na spędzenie czasu właśnie w ferie, kiedy wszyscy jesteśmy teraz w domu z rodziną, na jakieś kreatywne zajęcie czasu ze swoimi dziećmi, ale myślę, że w każdym wieku można jakoś się rozwijać.